No i trafiliśmy. Jesteśmy w Czeladzi. Zaparkowaliśmy tutaj zaraz pod urzędem miasta i idziemy zobaczyć małą, bo małą, ale podobno fajną, się okaże, wioskę Mikołaja. No, wchodzimy przez taką ładną, oświetlaną bramę. I tam coś już widzimy. Są tu takie małe budki, choinki oświetlone i Mikołaj. Idziemy pooglądać bliżej. Zajrzymy do domku. A, tu są takie zagadki dla dzieci. Odszukaj czapkę świętego Mikołaja. Tutaj są jakieś rebusy. Pewnie w każdym domku coś jest. O, a tu przez okienko ktoś do nas patrzy. Mikołajek. I wór prezentów tutaj jest na dachu. Słabo widać. W każdym domku są jakieś zagadki dla dzieci. Jest tu błoto, trzeba uważać, żeby się nie poślizgnąć. Takie małe, urocze miejsce. W sumie nie jest źle. Chłopcy szaleją zaraz obok na placu zabaw. Co, Kubas się patrz mama. No, Kubas się bawi. Wioska Mikołaja jak wioska Mikołaja, ale jest tu bardzo fajny plac zabaw. No jest ciemno, to wam za bardzo nie pokażę, ale warto tu za dnia przyjechać. Przyjechaliśmy do tych, jesteśmy u Franciszkanów, jest tu szopka i żywa, i z figurek, jest ognisko, gdzie można sobie kiełbasę usmażyć. Tam już ludzie siedzą, smażą, a chłopcy już u zwierzaków. Wioczki, cześć! Ojojojojojojojo, jakaś ty fajna. Bo chciałabym na graczowcy. Jesteśmy właśnie na miejscu, co zajadą, ale... A tu mamy kuski. I jedzą sianko. No możesz im dać sianka. A to jest malutka, nie? Koźlątko. Możesz, daj. Hej, chcesz sianko? No daj, daj. Jezu, no widzisz, się zjada. No troszkę cię mogła polizać. Oczy są dziwne, nie? Widzieliście? Nie. Jaki kozioł. Mają dużo. O, i osiołek jest. A to jest tylko podróbowy wielbłąd. No, podróbowy. Ale on ma stuk siana, nie? No, dużo sianka ma i sobie je. I sobie kupę. No, zdarza się. Patrz, ale ma pełną buzię, nie? No, bo jedzą. Co, mięsożercy? Ale to są roślinożercy. Roślinożercy, tak. Można tu kupić też jedzonko. Ja sobie wziąłam chlebek ze smalcem swojskim. Są też kiełbaski za 6 zł, chlebek 2 zł, ciepła herbatka, kawka,
ognicho się pali. Bardzo fajne, przyjemne miejsce. Szopka będzie do 6 stycznia, przypuszczalnie. Tak się dowiedziałam. Super. Mama, ja bym też chciał być kowbojem. Kowbojem byś chciał być? I będę jeździć na koniach. To trzeba cię na naukę jazdy zapisać. Dobra. Chłopcom bardzo się podobało. Już idziemy do autka, wracamy. I konie były mięciutkie, że można je głaskać. I były słodkie. Były słodkie kucyki. I można karmić sianami zwierzęta. Sianem, a nie sianami. No i owce były też włochate, że są z wełny, nie? Tak, także my się już z wami żegnamy. Zapraszamy na kolejne nasze wycieczki, tak? Mhm. Czyli łapki w górę? Łapki w górę. I co jeszcze? Subskrypcje. I subskrypcje dajcie nam, tak? Mhm. Pozdrawiamy. Pa!